Przed chwilą Darden Berisha został oficjalnie zawodnikiem Anvilu, zatem po raz pierwszy przed naszą kamerą, chociaż po raz pierwszy jako zawodnik, bo wcześniej mieliśmy okazję z nim rozmawiać na finałach, teraz Darden już jako Anvilowiec. Darden, przed chwilą podpisałeś umowę z Anvilem, zagrasz tutaj z numerem 4, umowa na 3 lata, zatem jakie wiążesz nadzieje z klubem włocławskim? No, najwyższy cel na pewno. Chciałbym grać bardzo w pucharach europejskich i na pewno powtarzać sukcesy przed tym sezonem, jeszcze może wygrać Mistrzostwo Polskie, co by było dla mnie najwyższy cel do tej pory, jak jestem w Włocławku. Dowiedzieliśmy się przed chwilą na konferencji, że Anvil miał silną konkurencję, miałeś ofertę z Asseco, miałeś także inne oferty. Co zadecydowało, że jednak Anvil? No, na pewno organizacja tego klubu, miasto, które żyje koszykówką, to dla mnie jest najważniejsze, publiczność i myślę, że dla mnie jest najlepsza ta opcja Anvil w tej chwili. Jestem jeszcze, powiedzmy, młody zawodnikiem i żebym grał w Anvilu i w europejskich pucharach, myślę, że to by było najlepsze rozwiązanie dla mnie w tej chwili. 3 lata, myślę, że minie szybko, będę pracował bardzo dużo i pomagał klubowi wygrać wszystko, co jest możliwe na przykład. Jesteś na takim etapie kariery, że na pewno to jest duży krok do przodu, gra w Anvilu. Będziesz także, że tak powiem, pod ręką trenera kadry. To także pewnie był jakiś argument i to także pomoże ci w spokojnym tutaj graniu. Znaczy, my zaczęliśmy rozmowę lutym i ja od razu wiedziałem, że jeżeli już w Polsce będę grał, to będę grał w Anvilu i wtedy jeszcze nie był trener Igor Grzyszuk trenerem reprezentacji Polski. Ale to jest jeszcze jeden plus dla mnie, że on jest na pewno pod okiem jego i lato, te lato będę się przygotował na sezon i myślę, że to jest dla mnie bardzo dobrze. Liczysz na to, że rozwiniesz się pod okiem trenera Griszczuka, na pewno też mógłbyś się rozwinąć pod okiem Andrzeja Pluty, jeżeli oczywiście Andrzej Pluta będzie grał w Anvilu, ale jeśli przyjdzie wam grać razem na jednej pozycji, no to jest chyba najlepszy wzór w polskiej lidze do naśladowania. Znaczy, na pewno chciałbym tutaj dużo grać. Na pewno to jest dla mnie najważniejsze w tej chwili i w tym okresie czasu i z pod okiem Andrzeja Pluty na przykład na treningu. To by było dla mnie bardzo dobre. Jest jeden z lepszych, najlepszy może rzucający przez czasu w Polsce i myślę, że by było fantastycznie dla mnie. Ale też pod okiem Igora na pewno jest dobrym trenerem. Sukcesy to pokazują. Długo grał koszykówkę w Polsce i wie, jak tu jest. I myślę, że na pewno się rozwinie tutaj. Na pewno będzie jedno bardzo, bardzo duże doświadczenie dla mnie. Widzieliśmy tutaj na konferencji krótki filmik z małą prezentacją twoich umiejętności. Dobry rzut za 3, dobre wejście pod kosz. Z czego jeszcze będziesz słynął we Włocławku? Dlaczego kibice w Anvilu cię polubią? Znaczy, ja dam wszystko, żeby wygrać. To jest najważniejsze. No, ja gram tak, żeby rzucam, penetruję wszystko, ale to, co oczekuje trener ode mnie, to będę robił w tym klubie.